Marek Wałuszko, witam Państwa serdecznie na naszej miejskiej stronie gdańsk.pl w programie Wszystkie Strony Miasta. Dziś o jarmarku Świętego Dominika z moimi wspaniałymi gośćmi. A są nimi pani Barbara Żurowska-Sut, animatorka życia muzycznego, pani Joanna Czałderna-Szreter, dyrektor do spraw marketingu Międzynarodowych Targów Gdańskich, czyli organizatora jarmarku, i pan Adam Stachowicz, artysta Kowal, który przyjechał do nas na motocyklu wprost z przywidza ze swojego warsztatu i przywiózł, może pokażemy pani Adamie co, koguta, ale na razie nie będziemy zdradzać, co on oznacza i w jakim celu powstał. I dlaczego tu jest. I dlaczego tu jest, powiemy o tym w drugiej części programu, to jest rzeczywiście imponująca. Poza imponująca oczywiście rzecz, tym, że kogut to symbol jarmarku, no, ale dokładnie, to oczywiste. Dokładnie. Zastanawiałem się, od czego zacząć, ale myślę, że chyba najlepiej zacząć od pogody, bo to jest szczyt sezonu, kiedy rozpoczynał się jarmark. Pamiętam przewodniczącego Rady Miasta, pana Leszka, który tak się modlił o pogodę, bo to było po tej dużej ulewie lipcowej. Ale czy faktycznie tak jest, że pogoda ma znaczenie na jarmarku? Czy tych ludzi jest więcej, kiedy jest słońce? Czy tych ludzi jest więcej, kiedy tego słońca nie ma? Jarmark jest tak fantastycznym produktem turystycznym, że w zasadzie, bez względu na pogodę, ludzi jest zawsze dużo, ale oczywiście, że ma znaczenie, bo jeżeli są naprawdę piękne, słoneczne dni, no to plaża wygrywa z jarmarkiem, choć wtedy popołudniami ten tłum rusza na jarmark. Jeżeli są dni deszczowe, to również jest na jarmarku co robić, bo jednak tych atrakcji i tych różnych scenograficznych, gdzie można sobie robić zdjęcia, nie tylko, to są nie tylko przecież stoiska, nie tylko zakupy, ale i całe to otoczenie, które powoduje, że na jarmarku jest po prostu fajna zabawa. Ale jeżeli mówimy o pogodzie, to nasuwa, pierwsze co mi się nasuwa, to niezwykłe koncerty, koncerty pod gwiazdami, które w tym roku znalazły się w nowym miejscu na placu Kopsdeja, bo tam publiczność jest naprawdę niezniszczalna. To jest po prostu niewiarygodne. Wczoraj mieliśmy koncert czterech tenorów i pogoda absolutnie nie wystraszyła. Godzinę przed rozpoczęciem koncertu publiczność siedziała pani i czekała na artystów. I tu jest deszcz powód. Nie, tu jest powód tego zdarzenia. Nie popsuł wam szyków? Wszystko się udało? Wszystko się udało. Ja powiedziałam, że w nadmiarze. Deszczu była w nadmiarze i powiedziałabym, publiczność w nadmiarze życzyła sobie, abyśmy z tej sceny nie schodzili. Ja jadąc na koncert, mówię sobie, no tym razem niestety się nie udało. Pewnie nie przyjdzie, nikt, nie spotkamy się. No i zadziwienie, godzinę wcześniej byliśmy, już siedziała publiczność. No to jest wielka radość, to znaczy, że jesteśmy potrzebni, artyści, że potrzebna jest tak bardzo różna muzyka. No i to, co jest najważniejsze dla artystów, ta recenzja jest na bieżąco. Nie musimy czyli na nią od razu czekać. Wiadomo, czy się tak, podobało, czy my nie. Na nią już nie czekamy, bo my ją mamy od razu. My po oklaskach wiemy, po tej bardzo dużej liczbie słuchaczy, wiemy, że ta recenzja jest przyzwoita. To miejsce też chyba jest dość takie magiczne, nieprzypadkowo być wybrane. Może bardziej magiczne było. Chociaż może nie, ale być może, no, niewątpliwie bardzo magiczne było miejsce potrzebne. Poprzednie to była altana Melomana, artyści śpiewali z widokiem na Kaplicę Królewską i doprawdy nie chcieli się stamtąd przenosić. Tylko było tam po prostu już trochę ciasno na tak dużą publiczność. Bo o renomie tych koncertów świadczy przede wszystkim ich program. To są naprawdę artyści najwyższej klasy, którzy śpiewają no, dla fantastycznej publiczności, tak, ale jednak w plenerze to nie są łatwe warunki. Tak. A ten program to jest dzieło właśnie pani Barbary. I może trochę powiemy o tym, bo to są i młodzi utalentowani, tak, i soprany. Może spróbujmy podsumować ten sezon, tak, jak on wypadł, jak wypadł tegoroczny jarmark. No jeśli chodzi o tę scenę i tę propozycję. Bardzo byliśmy przywiązani do altany. No, nie chciałam w ogóle stamtąd się przenosić, mimo że mieliśmy maleńko miejsca, ale publiczność decydowała o tym, że właściwie wokół byliśmy otoczeni publicznością. Tutaj troszkę się bałam, że ta odległość do publiczności jest troszkę większa, ale okazało się, że wrócił ten sam klimat. Po prostu wróciła publiczność, która kocha muzykę. No i musi ona być różna, bo jarmark to bardzo różni ludzie, zatem i trochę klasyki, ale to, co powiedziała tutaj pani dyrektor, naturalnie poziom. Artyści, którzy są zapraszani, mogę powiedzieć, że to są ci, którzy zasługują na pełne uznanie.
bardzo dużo robię promocji młodych artystów, no a ja łączę troszkę te pokolenia. Młodzi artyści, którzy, no tak jak właśnie w każdym koncercie byli młodzi, wczoraj w tenorach, młody, który dopiero jest na połowie studiów w Akademii Muzycznej, pokazali poziom taki, że moglibyśmy w tej chwili wyjechać do każdego miasta wielkiego i stanąć na estradzie. Panie Adam, jak to wygląda z Pana perspektywy? Jarmark Świętego Dominika Anno Domini 2017. Kowale mają tutaj ważne dzieło, bo kowale uczestniczą w jarmarku i pokazują tę niezwykłą sztukę, ale co dokładnie? Już jest to któraś edycja. Nasza idea, za uczestniczenia w jarmarku polegała na tym, że chcieliśmy przełamać taką ogólnie przyjętą zdanie o kowalach, że to jest ginący zawód. Chcieliśmy przybliżyć po prostu publiczności prawdziwe kowalstwo, czym ono jest i jak można odróżnić od rzeczy, które niestety są wielkoseryjną produkcją i udają po prostu troszeczkę kowalstwo. Jest wielu ludzi, którzy przychodzą po prostu popatrzeć, bo to jest bardzo takie widowiskowe, z ogniem i to są prawdziwe rzeczy. Dla dzieci jest to szczególnie atrakcja, jeśli w ogóle może dotknąć czegoś takiego jak prawdziwy rozgrzany metal i młotek. To nie są już plastikowe zabawki, tylko naprawdę prawdziwe narzędzia. I biorą udział, młodzież się garnie, to aż ciężko powiedzieć. Może nowe pokolenie kowali na jarmarku wyrasta. Tak, tak, ewidentnie. Przyjeżdżają na te nasze spotkania. Mamy artyści po prostu najwyższej klasy w Polsce. Mistrzowie, którzy uczyli mistrzów, już dosłownie. I nie jest to prawda, że to ginący zawód. Wy udowadniacie, że jest to zawód, no może trochę zmienił charakter, ale kowali w Polsce jest wciąż silna grupa. Po prostu stał się bardziej niszowy i bardziej specjalistyczny. Tak? Kiedyś kowal był wszędzie potrzebny, ponieważ on potrafił coś zrobić z metalu i naprawić wszelkie narzędzia. Natomiast teraz narzędzie się po prostu kupuje. Jeśli ktoś chce mieć naprawdę ekstra narzędzie, to idzie wtedy właśnie do kowala. I tak to wygląda. Staje to się to bardziej elitarne. To taki męski zawód? Czy są kobiety kowale? Czy wśród Was zdarzają się? Bo to jednak wymaga krzepy. No, trzeba mieć siłę, no trochę zdrowia. Czy panie, no nie wiem, pojawiają się wśród kowali? Panie są niesamowite. One oczywiście bardzo chętnie próbują swoich sił. I naprawdę z dobrym skutkiem. Naprawdę z dobrym skutkiem. Jak się okazuje, nie trzeba wcale mieć tylko i wyłącznie siły. Oczywiście męska część reprezentuje tą opcję, że trzeba tam... Ale czasem i technika ważna. Uderzyć. Najważniejsza jest technika i koncept. Myślenie po prostu. Technika i koncept. Każdy znajdzie swoją drogę po prostu. Metal to jest tylko jakby medium. Czy to będzie drewno, metal, kamień, szkło, coś tam. Bez problemu artysta sobie poradzi. Historia, którą w tym roku w ten sposób zapraszaliśmy na Janach Świętego Dominika, hasłem tu brzmi historia, tu są emocje, tu jest luz. Ta historia to oczywiście otwarcie jarmarku w tym roku było szczególne. Nawiązywaliśmy do postaci piszczków miejskich, było 16 trębaczy w troszkę mniejszej skali, ale też będą na zakończenie jarmarku. Ta historia to też nie zapominajmy Dominikanie, bo przecież bez nich jarmarku by nie było. W czasie jarmarku codziennie zapraszają do zwiedzania Kościoła Świętego Mikołaja. Ta historia to też kowale, ginące zawody. No a emocje to koncerty, bo nie zapominajmy, że są też koncerty na Targu Węglowym i przed nami jeszcze kawał dobrej muzyki, 3 fantastyczne koncerty. W piątek Julia Pietrucha i jej ukulele, które ukochała. W sobotę zespół Dylan.pl, czyli Filip Łobodziński z piosenkami Dylana pięknie przetłumaczonymi. No i wreszcie wielki finał w niedzielę, zespół Raz, dwa, trzy, a potem pokaz fajerwerków, bo jarmark to naprawdę dobra muzyka. Jeszcze będziemy o tym przypominać. A ja teraz chciałbym na chwilę przypomnieć, że jarmark to też impreza z jednej strony, która rozpoczęła się od takich wydarzeń duchowych, czyli związanych z odpustem przed 757 laty. 1260 rok. O tym przypominają między innymi ojcowie dominikanie.
Ale przy okazji tego odpustu też pojawiali się przecież kupcy, którzy oferowali różne produkty. No i do dzisiaj jest to impreza, która ma taki też bardzo silny wymiar handlowy. Mieliśmy okazję porozmawiać z mieszkańcami, z turystami, którzy odwiedzają jarmark i zapytać ich o to, czego poszukują na jarmarku, więc proponuję zobaczyć teraz. Czego szukamy na jarmarku dominikańskim? Przede wszystkim jestem z Bydgoszczy. Szukam motyli. Ja jestem zbieraczem motyli z całego świata. Bardzo lubię bursztyny, więc myślę, że może coś właśnie z biżuterii. Masek afrykańskich. Oj, czegoś oryginalnego, coś robione ręcznie, zawsze warto pooglądać, dzieciakom pokazać różne rzeczy, coś, czego nie możemy kupić w sklepach. Ja osobiście szukam czegoś antycznego. Mnie to szczególnie interesują takie starocia takie. Fajne. To znaczy kredens, jakąś wodniarkę, takie półeczki, tak, półeczki. To chodzi mi bardziej o kuchnię. Bursztynu. Ale jakiegoś specjalnego? Nie, taki surowy, taki jeszcze przed szlifem taki. Nie, po prostu to, co będzie dla oczu, się spodobało, to kupię. Srebro, lubię srebro i takie ciekawe właśnie rzemieślnicze wyroby, to jest coś ciekawego, unikatowego takiego. Obraz o tematyce morskiej. Morze, statek. To jest właśnie to jedyne, nie? Czego ludzie szukają? Staroci i bursztynu, tak mi się wydaje. Szukają przygód, szukają czegoś, co ich zaskoczy. Rzeczy, których nie można kupić w sklepach, w dużych supermarketach, tylko tak jak u mnie, rękodzieła. Czegoś innego. Jarmark to wielkie targowisko, każdy znajdzie coś dla siebie. Czego poszukujemy na jarmarku Świętego Dominika? Dobrej zabawy przede wszystkim. Ja też, bo jesteśmy razem. Wrażeń. Rozrywki, wrażeń, wypoczynek, relaks. Jeśli można by te pogrupować, te odpowiedzi, one układają się z jednej strony w poszukiwanie czegoś, czego nie ma w sklepach, czegoś oryginalnego, czegoś artystycznego, jakichś zabytkowych przedmiotów, staroci, a z drugiej strony jakichś wrażeń, rozrywki, odpoczynku, jak rozumiem, takiego relaksu też związanego z sezonem letnim. Jak wyglądał, jak gdybyśmy mieli podsumować jarmark w tym roku? Czy tych ludzi poszukujących wrażeń i przedmiotów, których nie ma w sklepach, było dużo? Czy pobijemy rekord? Bo czytałem niedawno, że już prawie 5 milionów ludzi odwiedziło jarmark. 6 milionów to chyba taka liczba, do której jesteśmy w stanie dobić pod koniec jarmarku 20 sierpnia. Te statystyki z tego tygodnia rzeczywiście dążą do tego, że ta liczba 6 milionów, co ważne, odwiedzin, bo mówimy nie o osobach, które odwiedzą. Buta, jak to wygląda? Mogę zobaczyć, może, czy to jest...
Być może podstawowym kryterium powinno być to, że ten, który ma dość siły, żeby go utrzymać, bo to jednak trzeba kawał siły mieć, żeby nasze Grand Prix utrzymać. Grand Prix przyznawane jest w dwóch kategoriach, produkt spożywczy i produkt rzemieślniczy i wiemy już, kto je dostał. A możemy ujawnić? Tak, ujawnimy, choć w niedzielę będzie oficjalne wręczenie. Ujawnimy, bo może jeszcze Państwo zdążą, nas oglądający, pójść i zobaczyć nagrodzony. A zatem Grand Prix w kategorii rzemieślniczej otrzymała firma Leżakownia z Oleśnicy za kolekcję lamp z naturalnego drewna. To są lampy zdecydowanie designerskie na oryginalnych pniakach z oryginalnymi żarówkami, do tego często z recyklingu, zresztą impregnowane naturalnymi produktami, jak na przykład olej lniany. Przyznano też w tej kategorii dwa wyróżnienia dla firmy Burtan z Lubienia i to są pierścionki i naszyjniki z czarnego dębu, tak zwanego dębu torfowego, które mają, uwaga, od 600 do 6 tysięcy lat, słowem są starsze niż Jarmark Świętego, znaczy ten dąb jest starszy niż Jarmark Świętego Dominika, proszę bardzo. I pracownia Drobiny Czasu za biżuterię oraz nautykalia, to może ten pan, co szukał tych morskich obrazów. Tak, obraz o tym. Wykorzystują do tego stare zegarki. Natomiast w kategorii gastronomicznej, tak to nazwijmy, spożywczej, Grand Prix otrzymała gospoda u Małgorzaty z Borów Tucholskich za śledzika cioci Wiesi na pieczonym ziemniaku, wykonywanego według tradycyjnej, to ważne, pomorskiej receptury, bo też no i te produkty regionalne są na jarmarku coraz popularniejsze. Tak jest. No i przyznano jeszcze, ponieważ jarmark to są wystawcy z całego świata. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Amelia z Gliwic, ale właśnie z całego świata, za alzacki podpłomyk, czyli takie chrupiące ciasto opruszone różnymi pysznymi dodatkami. Słowem, na jarmarku jest też pysznie. To ciężki? Jest, no, waży tak, o ile dobrze wyczuwam, z 5 kg może. Pani Barbarze, nie będziemy do ręki dawać. No i takie będą dwa. To... Takie tak. Będą dwa. Tak. Jarmark Świętego Dominika z dzieciństwa, jeszcze z lat 70. pamiętam jako no taki, tego rodzaju imprezę, która w jakimś sensie uzupełniała to, czego nie było wówczas w czasach komunistycznych w sklepach. Ludzie, pamiętam, przed inauguracją już w nocy ustawiali się do niektórych stoisk. Jarmark się zmienił. To nie jest już ta sama impreza, która była lat temu 30 czy 40 i cały czas się zmienia. Tak. Jak będzie za rok? W którą stronę zmierzamy? Jak będzie wyglądał ten jarmark? Bo rozumiem, że tego rodzaju oferty, jak oferta na przykład artystyczna, kowalska czy muzyczna, to są to takie, już że... zapowiedzieliśmy które zostaną. Tak. Mhm. Tak, no tak jak mówiłam, jarmark absolutnie od paru dobrych lat bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby jego marka muzyczna była dobrze kojarzona i tak rzeczywiście jest i z przyjemnością oglądamy tę publiczność, dla której te koncerty są no, po prostu dobre i przychodzą, także to jest dla nas wielka frajda. Ale no, jarmark to jest też część estetyczna. Myśmy włożyli kawał pracy, żeby ujednolicić stoiska, dopasować je do ulic, bo to też nie jest takie łatwe. Jedne ulice są szersze, inne węższe. No po to, żeby jeżeli się przychodzi, to żeby dla oka wyglądało to po prostu ładnie. No, po prostu ładnie. Także mamy i nad tym ciągle pracujemy, ciągle co roku produkujemy nowe stoiska. Mamy też co roku nowe pomysły na odpoczynek, stąd to hasło tu jest luz, bo na jarmarku też są ważne strefy relaksu, bo jeśli się dużo chodzi, no to trzeba też trochę odpoczywać, a tych ławek tak znowu wiele nie ma, więc co roku tworzymy nowe strefy relaksu, między innymi jest to miejski zielnik na placu Kobzdeja, gdzie można w otoczeniu ziół sobie odpocząć. W przyszłym roku być może uda nam się w Parku Świętopełka. Pomysł jest taki, żeby to się nazywało miejsce towarzyskie, bo jeśli Park Świętopełka, tak, nowa przestrzeń miejska, nieopodal ulicy Szerokiej. Z szacunkiem oczywiście dla tej przestrzeni, ale tak, żeby jej nie zakłócić, ale żeby dodać uroku.
No bo jeśli jest tych, w tym roku tam stoi zresztą drzewo Poznania, widzę, że wiele osób się poznaje, bo jeśli mamy 6 milionów odwiedzin, to naprawdę jest na jarmarku kogo poznawać i to jest jeszcze kolejny atut tego wydarzenia, że tu się po prostu ludzie spotykają. Pani Barbara, jak będzie muzycznie za rok? Muzycznie musi być tak jarmarkowo, czyli bardzo różne formy, ale zawsze dobrzy artyści. No i tutaj jeszcze chciałabym też powiedzieć, że na atmosferę targu wpływają także ci, którzy tam tak ciężko pracują. My możemy powiedzieć na swoim przykładzie, gdy przyjeżdżamy na koncerty, przecież to nie są takie warunki, gdzie można sobie no, już tak rzeczywiście rozsiąść się. My mamy skromne garderoby, ale one są ocieplone zawsze opieką. Czyli przyjeżdżamy, wszyscy się nami interesują, każdy się pyta, co pomóc. Także to jest atmosfera, to jest także od najprostszego właściwie człowieka, który tak jak jest u nas przy estradzie, czy podać instrument, jest to niezwykłe. Czyli że to nie jest tak, że to nakaz jest. Oni po prostu czują się również odpowiedzialni za całą atmosferę. My to odbieramy bardzo mocno na koncercie, dlatego że przecież młodzi tam są. My troszkę robimy inną muzykę, może nie tę, co codziennie rozbrzmiewa z radia, ale staramy się, żeby ona była bardzo różna. Macie już swoją wierną publiczność, takich ludzi, wyjątkową, których można spotkać. Wyjątkową publiczność mamy. To jest to, co wczoraj powiedzieliśmy. No ja myślę, że to tak, miłość 120 taka. Osób to jest publiczność, która godzinę przed przychodzi. Oczekuje, tak, coś nie pamiętam, a reszta przychodzi tak. Z czasem, bo tak, to tyle krzeseł jest. Tyle, a potem zajmują. Ale też widziałem, sobie. Są materace takie rozłożone. Tak, to właśnie w tym roku, również ze względu, bo tam też się odbywało bajkowisko, fantastyczny program dla dzieci, spektakle teatralne z całej Polski. I to jest właśnie też tak w tym roku nowość, żeby można było na tym no, przyjaznym, pełnym trawy i tak dalej. Ludzie lubią pikniki, lubią siadać i żeby było jeszcze wygodniej, to położyliśmy. Tak, ale mnie zawsze zadziwiają ci, którzy stoją. Jak pogoda, można stać to. Półtorej godziny? Wczoraj w deszczu przecież tak. Stali. To jest nie do pojęcia, bo gdybym ja miała wybrać się na koncert w takiej ulewie, no nie wiem, czy znalazłabym sobie tyle siły, a wczorajsza publiczność, która mokła, bo marzło niebo, bo było ciepło, nie, tak. Ale lało. Ja na estradzie miałam mokry zegarek, mokrą tę kartkę z programem, tak było, ale publiczność, no nie wiemy, to jest szacunek, który dla nich mamy. Ja powiedziałabym po prostu miłość. To oni decydują, że artyści czują się naprawdę dobrze, że młodzi, którzy tam startują, wierzą, że wybrali to, co jest najważniejsze. To też chyba taka szansa do prezentowania swojej twórczości szerokiej publiczności, takie wyjście na ulicę w taki jarmarczny zgiełk tak. w ten tłum ludzi, to też chyba taka forma powrotu do tego, co było kiedyś, czyli prezentowania swojej twórczości tak bezpośrednio przed drugim człowiekiem. Jak najbardziej. To jest taka tradycyjna forma nawiązywania relacji tak. Nawet i z klientem. Natomiast ja też widzę ludzi, którzy powracają już latami i próbują szlifować swoje umiejętności pod okiem naszych mistrzów. I rzeczywiście te prace są coraz lepsze. Myślę, że następne lata po prostu przyniosą jeszcze większy progres. Ja w tym roku słyszałam takie bardzo zgrabne porównanie, że jarmark jest jak wielka internetowa wyszukiwarka, bo można tam znaleźć absolutnie mnóstwo perełek, tylko taka jest różnica, że na jarmarku można wszystkiego dotknąć, powąchać, posmakować i poczuć, a w internecie nie. No tak, to jest zdecydowana różnica. Ale chyba, że internet z czasem nadrobi. Ale też myślę, że ale ja mam inną siłę w sobie, bo na jarmarku bardzo często, to też mi w tym roku przyszło do głowy, że jarmark jest rodzajem takiego start-upu, ponieważ bardzo dużo młodych artystów swoje pomysły, swoje koncepcje testuje właśnie na jarmarku i tutaj zaczyna swoją drogę i potem okazuje się, że jak coś zaskoczy, że jak nawiążą kontakty, bo to wraca potem przecież do nich przez cały rok. Często jest tak, że jarmark jest początkiem czegoś, co się dzieje dalej.
Także ma też ogromne znaczenie ekonomiczne niekiedy. I pytanie dotyczące przestrzeni. Czy to będzie zawsze ta przestrzeń głównego miasta, która cały czas przecież zmienia się. Mamy niedawno remonty, które były na Grobli, teraz jest na Świętego Ducha. To przy okazji powiem, bo to ważne, że Świętego Ducha jest na Staraniarskiej w tym roku i artystów i rzemieślników ze Świętego Ducha można szukać tam, na pobrzeżu i przy groblach. Tak, wrócimy w przyszłym roku na Świętego Ducha. Natomiast rzeczywiście, no jarmark jest żywy, tak jak tkanka miasta jest żywa, ciągle coś się dzieje, ale co ważne, w tym roku po raz pierwszy przekroczyliśmy Motławę i mam tu na myśli koncert rozpoczęcia, który odbył się przy Filharmonii, no, ku chwale kładki też nowej i rzeczywiście bardzo się to sprawdziło i pojawiły się po raz pierwszy stoiska na ulicy Stągiewnej. I myślę, że ta strona Gdańska jest też przyszłością jarmarku Świętego Dominika. Również w kontekście handlowym. No to życzymy sukcesów. No sobie też, bo jesteśmy tu mieszkańcami i korzystamy z uroków miasta, miejsca i tej oferty. Przypomnijmy jeszcze, co nas czeka w weekend. No to jeszcze raz. Jeszcze raz. Piątek, godzina 20:30, koncert Julii Pietruchy. No to chyba wiele mówić nie muszę, bo artystka absolutnie, zwłaszcza przez młodzież, uwielbiana. W sobotę zespół Dylan.pl, czyli Filip Obodziński, znany pewnie wielu z roli Dudusia Fomferskiego w filmie Podróż za jeden uśmiech, ale również tłumacz, muzyk, artysta, przetłumaczył 150 piosenek. Kiedyś też był dziennikarzem Wiadomości. Był, no właśnie to w tym miejscu, może można o tym też wspomnieć. Tłumaczył Dylana, nim jeszcze został laureatem Literackiej Nagrody Nobla, miał intuicję i przeczucie, a jak przetłumaczył, to postanowił zagrać. I pewnie niewiele osób, znaczy Dylana po polsku to chyba nikt nie słyszał i to naprawdę, zwłaszcza, że tłumaczenia doskonałe, świetna okazja. No i wreszcie zespół Fenomen, bo to absolutne zjawisko, które podąża zawsze swoją drogą, ale z uznaniem publiczności, z uznaniem krytyków muzycznych, czyli zespół raz, dwa, trzy, niedziela, godzina 20:30, Targ Węglowy, a potem pokaz fajerwerków, jeszcze przedtem o godzinie 16:00 na przedpożu dworu Artusa oficjalne zakończenie jarmarku. Pięciu trębaczy odegra nowy hejnał skomponowany z 757 nut. Za rok będzie o jedną nutę więcej. I też tradycyjnie do publiczności pofruną jarmarkowe poduszki na znak, że jarmark zasypia na rok i wszyscy możemy odpoczywać. Ale to nieprawda. Nie możemy odpoczywać. Dziękujemy za przypomnienie. I zapraszamy na te jeszcze ostatnie akordy, na ten finał jarmarku. Jeśli ktoś nie zdąży, to za rok, ale jeszcze warto wybrać się, posłuchać tej muzyki, zobaczyć jeszcze może zostały te śledzie nagrodzone, te ciastka i skorzystać z roku. Mamy sezon, ta pogoda jest wprawdzie, jak widać, w kratkę, ale na pewno będzie bardzo sympatycznie. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę u nas w programie. Zapraszam.